Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie, mediteuszki i mediteusze. Jest poniedziałek, 2 stycznia 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.52, a zajdzie o 15.44. Imieniny obchodzą Izydor, Abla i Makary. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś obchodzimy dzień introwertyka. Kłaniam się nisko wszystkim introwertykom. Motto na dziś: życie ma tyle kolorów, ile potrafisz w nim dostrzec. Małgorzata Stolarska. 50. wydanie codziennika motywacyjnego zaczynamy. Pierwsze w roku 2023. Przed Tobą 364 szanse. 364 dni 2023 roku. A co gdyby tak dzisiaj podjąć decyzję o tym, żeby rzucić wszystko to, co Cię ogranicza? Wszystko to, co dojeżdża Cię w Twoim życiu. Wszystko to, co Cię hamuje. Żeby zacząć żyć pięknie. Żeby zacząć żyć tak, jak się zawsze chciało. Właśnie dziś, 2 stycznia 2023 roku, właśnie możesz podjąć decyzję o tym, żeby żyć cudownym i spełnionym życiem. Żeby prowadzić dziennik wdzięczności, żeby być wdzięcznym za wszystko to, co Cię otacza. Żeby wysyłać zamówienia do wszechświata. Właśnie dziś możesz podjąć decyzję o zmianie. O zmianie na lepsze. O zmianie takiej, o jakiej zawsze marzyłaś albo marzyłeś. Żebyś codziennie rano mogła albo mógł wstać z uśmiechem na twarzy. Żeby każdy dzień, który nadchodzi w 2023 roku, był najpiękniejszym dniem, który do tej pory odpalił w Twoim życiu. To naprawdę proste. My na kanale Mediteusz motywujemy się, transujemy, hipnotyzujemy, idziemy drogą rozwoju osobistego. A co gdyby tak zacząć w końcu wprowadzać tę wiedzę w życie, a nie tylko biernie uczestniczyć w słuchaniu i lajkowaniu? A co gdyby tak dzisiaj właśnie podjąć decyzję, żeby ten rok 2023 był jednym z najpiękniejszych lat w Twoim życiu. Zrób to dziś. Namawiam Cię do tego bardzo serdecznie. 2 stycznia, w poniedziałek roku 2023. Masz bardzo wiele informacji, masz bardzo wiele transów, masz polecane książki, masz wszystko to, co może budować Twój dobrostan. Dobrostan ten, który odpali w Twoim życiu i będzie funkcjonował dotąd, dopóki mu na to pozwolisz. I nawet jeżeli upadniesz, jeżeli coś się nie uda, wstań, popraw koronę i ciśnij do przodu. 2023 rok może być wyjątkowym rokiem. Przypomnij sobie proszę wszystkie swoje sukcesy z roku 2022, 1, 20, 19. Dokładnie tak to działa. Jeżeli pozwalasz na sukces, jeżeli pozwalasz na to, żeby odpaliło to w Twoim życiu, to to naprawdę odpali. Nie ma innej drogi, nie ma innego skillu, to Twoja wiara, Twoja motywacja i Twoje przekonania budują wszystko to, co w życiu otrzymujesz. Dbaj o retorykę, dbaj o myśli, jakimi się karmisz, dbaj o swoją podświadomość. Medytuj, oddychaj, transuj, rozwijaj się, czytaj. I przyjdzie taki dzień, kiedy powiesz: naprawdę było warto. Doszłam albo doszedłem na szczyt, stanąłem. A potem weź głęboki oddech, zamknij oczy i zrób kolejne wyzwanie. Takie, które w bardzo krótkim czasie osiągniesz, zrealizujesz, dotkniesz, zmaterializujesz. Życzę Ci samych dobrych chwil w 2023 roku. Życzę Ci, żebyśmy się spotykali codziennie rano o godzinie 6, 7, 8, o którejkolwiek słuchasz tego podcastu i żebyś za każdym razem albo ty miał albo miała uśmiech na swojej twarzy. Tylko dlatego, że wszystkie te patenty, które stosujesz, działają w Twoim życiu. Trzymaj się ciepło i poręczy, co złego to nie ja. I tradycyjnie pozdrawiam wszystkich kawowiczów z buycoffee.to/mediteusz. A wszystkim tym, którzy chcą cisnąć, rozwijać się, przypominam, że trwają jeszcze zapisy na program Totalnej Zmiany. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Życzę Wam naprawdę petarda 2023 roku. Załapkuj, zalajkuj i podaj dalej. Naprawdę warto. Trzymajcie się raz jeszcze. Ściskam Was z całej siły. Paweł z kanału Mediteusz. Do usłyszenia jutro, oczywiście o 6 rano. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.